Cześć, witajcie, z tej strony znowu Opera. Dzisiaj pokażę wam kolejną ciekawostkę ze świata Warframe, a mianowicie kilka sposobów na farmienie różnych przedmiotów, czy na farmienie kredytów i tak dalej, i tak dalej. Pierwsza i najważniejsza rzecz, której się jakby nauczycie, jest to, żeby zwracać uwagę na alarmy. Na alarmach często oprócz kredytów, oprócz waluty, którą zdobywamy w grze, możemy jeszcze dodatkowo zdobyć pewne zasoby. Tak jak teraz widzicie, do zdobycia jest w tej chwili gal akurat, plus jeszcze jakieś tam, jakieś kredyty. Na innym alarmie znowu są jakieś kredyty. Ukończenie tej misji gwarantuje nam zdobycie jednego z tych zasobów. Natomiast co w momencie, kiedy chcecie szybko zdobyć doświadczenie, szybko wymaksować swojego Warframe'a, bo być może wsadziliście sobie formę czy cokolwiek innego i chcecie zdobyć w szybki sposób kredyty. Otóż już wam mówię, najprostszym sposobem, ale takim najprostszym, już prostszego się nie da zwyczajnie, jest zrobienie Ceres, zrobienie Draco. Jedni mówią, że robią tam gry specjalnie dla zdobycia doświadczenia, inni, że tylko dla pieniędzy i tak dalej, i tak dalej. Fakt jest taki, że jeżeli robicie misję tą, żeby zdobyć kredyty, to wchodzicie, kończycie jedną falę i wychodzicie, dostając 25 tysięcy. Alternatywą dla tego, żeby dostać doświadczenie, a nie kredyty, jest zrobienie czterech fal, dzięki czemu otrzymujecie ogromną pulę doświadczenia i to zaraz sami zobaczycie. Natomiast dodatkową zaletą tej misji jest możliwość zdobycia ogniwa Orokin, czego może wam będzie brakować, chociaż w to szczerze wątpię, gdyż te ogniwa Orokin gdzieś tam sobie lecą jeszcze na innych mapkach i najczęściej macie ich w dwójnasób dużo. Natomiast jeżeli wam się nie udało jeszcze ich zebrać odpowiedniej ilości, no to wiedzcie, że na Draco możecie dropnąć ich całkiem sporo. Innym sposobem, by wydropić sobie zarówno ogniwa Orokin, jak i zdobyć sporo doświadczenia i pieniędzy, jest zrobienie poniższej obrony na Seimeni. Motyw wygląda praktycznie tak samo, że albo wchodzimy na 5 fal, wychodzimy i mamy od razu 25 tysięcy, albo zostajemy do 20 fali i zdobywamy dużo punktów doświadczenia. Natomiast my sobie zaczniemy najpierw od Draco, zrobimy szybki run, nie całość, nie 4 sztuki tego, tylko zrobimy sobie to raz, dwa, żebyście mogli zobaczyć, że nie jest to takie trudne i sami zobaczycie, jak wyniki tej misji będą wyglądać. Wyszukajmy sobie jakąś grę. O tyle dobrze jest robić czy Draco, czy Seimeni, ze względu na to, że dużo otwartych oddziałów jest nam dostępnych. Czyli cały czas jest szansa na to, że dojdzie jakiś kolejny gracz. Nawet jeżeli rozpoczniemy grę solo, to w krótkim czasie ci gracze do nas dołączą. I najczęściej są to gracze, którzy sami chcą coś wyfarmić. Dodatkową zaletą Draco jest to, że po przejściu czterech fal mamy gwarantowany klucz T4. Czyli oprócz zdobycia dużego doświadczenia, dużej ilości kredytów i ogniw Orokin, mamy dodatkowo gwarancję, nie możliwość, tylko gwarancję stuprocentową zdobycia klucza T4. Polecimy sobie to szybko, mam nadzieję. Jeżeli, to jest taki tip dla was przede wszystkim, jeżeli robicie tą misję tylko i wyłącznie dla pieniędzy, postarajcie się zająć jak najszybciej wszystkie 4 punkty i nie utracić ich nawet na chwilę. I zaraz powiem wam dlaczego. Z drugiej strony, jeżeli chcecie zdobyć dużą ilość doświadczenia, punkty zacznijcie zajmować dopiero w momencie, kiedy macie jakieś 50% przejęcia przez wroga tych punktów. I kiedy wróg zdobędzie 50% już przewagi,
to wtedy dopiero martwcie się o zajmowanie, ponieważ im dłużej trwa gra na tej mapie, tym więcej doświadczenia zdobywacie grając tą mapkę. Natomiast im krócej to robicie, tym szybciej dostaniecie swoje upragnione kredyty i tym szybciej będziecie mogli wyjść, zacząć grę od początku zupełnie, żeby znowu zyskać kolejne kredyty. Nie czekamy, robimy tą misję jak najszybciej, ponieważ ja też chcę przejść jak najdalej, żebyście mogli zobaczyć, na czym tak naprawdę gra na Draco polega. Specjalnie po to sobie wziąłem właśnie Saryn, żeby jak najszybciej zabić przeciwników, chociaż już nie robi tego tak jak kiedyś. Ale o Saryn opowiem wam innym razem. Także jak widzicie... O. Także jak widzicie, wcale nie jest tak ciężko zarówno farmić sobie punktów doświadczenia, jak i zdrowia. Zdrowia, kredytów, przepraszam bardzo, nie wiem w ogóle skąd się to zdrowie wzięło. Zdrowia nie da się farmić przecież, nie? Dobra, skończyła się nam mana oczywiście, bo trafiliśmy na pijawkę. Więc się odsuwamy od pijawki, przechodzimy sobie dalej. Infekujemy kolejnych przeciwników. Rozbijamy spor, żeby się rozprzestrzeniły na innych. I dalej walczymy. Łup! Walimy z ulta i czekamy tylko, aż przeciwnicy sami popadają. Także jak widzicie, nie jest wcale, a wcale tak ciężko zdobyć doświadczenia grając w Warframe, żeby jak najszybciej sobie wyfarmić to doświadczenie, jak najszybciej stworzyć twardego Warframe. Dzięki temu możemy robić sobie konkretnego jakiegoś Warframe'a, którego czy zdobyliśmy na pusty, czy po prostu nam gdzieś spasował. Wskakujemy na tą mapkę, ekspimy go do 30 poziomu, wkładamy sobie formę, jeżeli jest nam potrzebna, i ekspimy go jeszcze raz w bardzo krótkim czasie, przy okazji zdobywając i surowce, i doświadczenie, i kredyty. Dodatkową ciekawostką jest to, że jeśli jesteście sami, jeżeli ktokolwiek wyszedł, to jesteście w stanie sami zrobić tą mapkę tak naprawdę. Dlaczego? Ano ze względu na to, że owa mapka działa na zasadzie, że jeżeli jest mniej graczy, to tym szybciej przejmujecie te punkty. Niestety problem wygląda w ten sposób, że wtedy musicie trochę się obiegać, trochę się oskakać, żeby zabić tych wszystkich przeciwników, żeby wam tych punktów nie poprzejmowali. Natomiast spokojnie jesteście w stanie zrobić tą mapkę sami, jeżeli macie trochę doświadczenia. I ja już uciekam, nie mam zamiaru zostawać tutaj dłużej. Zrobię sobie tylko tą jedną falę, żebyście mogli zobaczyć z drugiej strony, jak gra się na Seimeni. Misja ukończona. Tylko jedną falę zrobiliśmy. No i otrzymaliśmy tam trochę kredytów. Natomiast całkiem sporo doświadczenia, jak na tą... Na taki krótki bieg. I już wam pokazuję kolejną rozgrywkę. Wybieramy sobie mapę gwiezdną. Wybieramy sobie Ceres. Seimeni. I tak jak widzicie, mroczne sektory zawsze lepiej nam służą do tego, żeby farmić konkretne przedmioty. W tym przypadku Seimeni jest dużo lepsze, ponieważ dostajemy od razu 25 tysięcy kredytów. Tak jak widzieliście, tam dostajemy 25 tysięcy kredytów po przebyciu tych czterech fal dopiero. I tutaj mamy
Dodatkowo 35% ilości wypadających surowców, 26% doświadczenia za zabójstwa jakiekolwiek i dodatkowe punkty doświadczenia za zabójstwa bronią białą. Czyli w sumie jesteśmy w stanie uzyskać ponad 40%, jeżeli zabijamy przeciwników bronią białą na tej mapce. Jak widzieliście na wejściu, otrzymamy 10 tysięcy kredytów. Ruszamy na miejsce obrony. Stajemy sobie w miejscu. Przeciwnicy będą do nas sami lecieć jak muchy. Jako że gramy Saryn, to bardzo szybko nam to pójdzie. Natomiast jeżeli gracie jakimś innym Warframe'em, również możecie sobie w to grać, aczkolwiek będzie wam nieco trudniej. Rozprowadzamy spory po całej mapce, gdzie tylko się da. Dzięki temu większość przeciwników nawet do nas nie dochodzi. Oczywiście trafia nam się nadgorliwa Ember, która gdzieś tam sobie biega między przeciwnikami. Jak widzicie, leci to całkiem szybko i najważniejsze jest to, że jeżeli chcemy wydropić sobie dużą ilość kredytów, to robimy to tylko do piątej mapki, wyskakujemy z powrotem i znowu robimy to do piątej mapki. Pamiętajcie właśnie jednak o tym, że platforma się przemieszcza, żebyście się nie zagapili, nie zgubili gdzieś tej platformy. Natomiast jeżeli trafi wam się odpowiednia drużyna, to w zasadzie możecie w ogóle sobie stać w miejscu i praktycznie nic nie robić, dbając tylko o to, żeby zabić przeciwników, którzy zbliżą się zanadto. Ja szukam jakiegoś żywego, o właśnie, przeciwnika, na którym mogę roznieść swoje spory. Niestety raczej nie znajdę takiego przeciwnika, ponieważ moja drużyna trafiła się mi o tyle dobra, że są w stanie bardzo szybko zabić przeciwnika. Natomiast nie wygląda to aż tak źle. Jesteśmy już przy trzeciej fali, także widzicie, że wygląda to całkiem szybko. Jak widzicie, ta mapka w ogóle wygląda tak samo jak tamta, z którą już mieliśmy do czynienia. Natomiast tylko różni się ona mechaniką. Oczywiście też nie biegam specjalnie za wszystkimi, żeby ich dobijać, żeby zbierać z nich wszystko, co tylko popadnie, bo to też mija się niejako z celem. Tak naprawdę wystarczy, że będziemy sobie stali tutaj w miejscu i przeciwnik sam do nas dojdzie, dlatego jesteśmy tą mapkę również w stanie robić sami, natomiast potrzebujemy jakiegoś Warframe'a bądź broni, która będzie bardzo szybko zabijać tych wrogów. Pamiętajcie, żeby, co jest najważniejsze, jeżeli ekspicie sobie czy to broń, czy Warframe'a, pamiętajcie o tym, żeby mieć albo przy ekspieniu broni Warframe'a, który zadaje duże obrażenia, tak jak Saryn,
wyekspionego na maksimum, na jakie was tylko stać, albo z drugiej strony posiadanie broni wyekspionej tak mocno, jak się tylko da, i jednej broni, która zadaje jakieś spore obrażenia i nie naraża was na niebezpieczeństwo, dzięki czemu będziecie mogli sobie spokojnie pokonywać tych przeciwników jedną falę po drugiej. I tak właśnie czytam sobie na drugim monitorze, że to ja się myliłem, na Draco nie dostajemy od razu 25 tysięcy, natomiast po przejściu czterech fal ta kwota powinna się właśnie równać 25 tysiącom. No i wychodzimy sobie od razu, widzicie, od razu wszyscy tak samo jak my wychodzą z gry po wykonaniu 5 fal. Dostaliśmy jakąś tam tę jedynkę jako nagrodę. O, 23 tysiące plus jeszcze jakiś dodatek z kredytów, 25 tysięcy plus ogniwo o rok. Widzicie, bardzo szybko i że tak powiem nam poszło. Zależnie od tego właśnie, co jesteście w stanie zrobić lepiej. Czy przejęcie, gdzie musimy te 4 punkty przejąć przez jakiś czas, czy obrona, która będzie wam bardziej pasować, tą sobie akurat mapkę wybieramy. Następną rzeczą, która jest nam potrzebna, są neurody. Z farmieniem przedmiotów i komponentów jest tak, że każdy ma jakieś swoje ulubione miejsce. Jedni wolą to robić wolniej, inni szybciej, jedni wolą dłużej spędzić, więcej czasu spędzić na jednej planecie, natomiast inni wolą wejść, łupnąć 5 fal, czy jedną falę, czy jak to wygląda, zależy jaka to jest mapka, zabić przeciwników i skończyć swój bieg. Natomiast dla neurot nie dość, że jest kilka miejsc, w których możemy je farmić, też w zależności od tego, jak wam to pasuje. Natomiast są dwie planety, na których możemy farmić neurody. Na jednej to jest Ziemia, jeżeli nie mamy dostępu do późnych planet, na przykład właśnie do Eris, która jest drugim miejscem do farmienia neurod, czy do Wraku, który również jest miejscem, gdzie możemy farmić neurody, to ruszamy sobie wtedy na Ziemię i zależnie od tego, na co nas stać, że tak powiem, robimy sobie konkretną misję. Albo mroczny sektor, obronę, stoimy sobie w miejscu i łupiemy przeciwników, albo z drugiej strony mroczny sektor, wydobycie, jeżeli jesteśmy w stanie sobie dać radę z plagą. Widzę, że obrona jest otwarta, zatem pokażę wam, zresztą każdy ziemię przechodził, od razu będziecie o tym wiedzieć. Minusem jest tego to, że mamy mniejszą szansę na wypadnięcie nam surowców, także mniejszą szansę na zdobycie, mniejszy procent zdobywanego doświadczenia, niżeli mamy to na wysokopoziomowych mapkach. Natomiast jest nam łatwiej i jeżeli jesteśmy początkującymi graczami, tutaj spokojnie możemy sobie farmić te rzeczy. Na Eris sprawa wygląda tak samo, natomiast jesteśmy sobie w stanie to robić w bardzo łatwy sposób, do czego potrzebny nam jest Tonkor najlepiej. Wybieramy sobie z naszego wyposażenia Tonkor, ewentualnie Sonicor, ewentualnie jakikolwiek inny granatnik, ponieważ to jest bardzo ważne, no i najlepiej jeżeli mamy ze sobą Saryn. Wybieramy sobie mapkę Akkad na Eris i rozpoczynamy misję. Tą misję jestem w stanie zrobić sobie spokojnie sam, w zasadzie jak każdą inną, natomiast każdy z was posiadający Tonkor, nawet nie posiadający jednego poziomu w swoim Warframe'ie, jest w stanie zrobić z łatwością tą misję. Pomijamy sobie animację w miarę możliwości, biegniemy od razu do miejsca misji. Zawsze zaczynamy w tym samym miejscu, natomiast czasami ta droga może się trochę różnić. Niewiele. Zawsze się gubię, zawsze biegnę dalej do przodu. Mamy kapsułę na dole. Jeżeli macie ogarnięty parkour, poruszanie się parkourem, wskakujecie sobie tutaj. Ja żeby to przyspieszył, chociaż nie będę tego przyspieszał. Natomiast jeżeli nie macie ogarniętego jeszcze parkoura, spokojnie możecie sobie stanąć tutaj, gdzie przeciwnicy was nie trafią, natomiast mogą was ściągnąć przy pomocy liny.
W momencie, kiedy strzelacie Stonkora w kapsułę, jak widzicie, od razu pocisk wybucha. Jeżeli strzelicie nim w ziemię, zacznie się odbijać, wybuchnie po jakimś czasie. Tutaj możecie łupać tylko w kapsułę, kiedy przeciwnicy zbiorą się w jeden punkt, kiedy rzucą się do kapsuły, ponieważ wszyscy walczą wręcz, jeżeli chodzi o plagę. Dzięki temu możecie sobie po prostu stać i strzelać w kapsułę. Kolejnym miejscem jest to miejsce na kontenerze, gdzie nie ma szans praktycznie, żeby przeciwnik was zaatakował. Często nawet nie strzela w to miejsce swoimi umiejętnościami. Jeżeli mamy sarin w ogóle, to nie ma problemu. Stajemy sobie, używamy ulti i czekamy, aż magia sama się zadzieje dosłownie. Natomiast jest to mapka, w której każdym warframe'em jesteśmy w stanie ją zrobić. Pamiętamy tylko o tym, żeby... mieć jeden granatnik ze sobą. Najlepszy jest Stonkor ze względu na to i Sonicor ze względu na to, że nie zadają nam obrażeń. Czyli jeżeli nawet gdzieś tam spadniemy, ściągną nas, czy jesteśmy zbyt blisko wybuchu, to Stonkor nie zada nam obrażeń. Możemy sobie strzelać spokojnie cały czas w jedno miejsce. I o tyle jest nam dobrze w tym miejscu sarin, że kiedy przeciwnicy się zbiorą, a my staniemy sobie idealnie nad kapsułą, to rzucając jej zdolności, wśród swoich modów nie musimy umieszczać modów, które poprawiają nam zasięg. Ponieważ przeciwnicy tylko pojedynczy gdzieś blokują się, powiedzmy, między jakimiś przejściami, natomiast wszyscy przybiegają od razu do kapsuły, dzięki czemu możemy maksować sobie obrażenia, a to sprawi, że łatwiej będzie nam pokonywać przeciwników i dłużej będziemy mogli tu zostać. Jeżeli zostaniemy tutaj, powiedzmy do 20 fali, czy nawet dłużej, jeżeli jesteśmy w stanie to zrobić, ponieważ jak widzicie, kryokapsuła ma ponad 50 tysięcy punktów życia. To jest naprawdę ogrom, co na późniejszych poziomach jednak wydaje się mniejsze. Natomiast Saren zadaje takie duże obrażenia wraz z Stonkorem, czy na przykład weźmiemy sobie Vaubana, który będzie ściągał tych przeciwników, gdzie oni nigdy nawet nie dotkną w ogóle tej kapsuły, jak widzicie tutaj, i tak dalej, i tak dalej. Nie musimy inwestować w taki duży zasięg, ponieważ przeciwnicy i tak do nas przyjdą, i tak, i tak. Natomiast to, czy zrobicie tylko 5 fal, czy zrobicie ich 20 czy 40, no już zależy od was, od waszego doświadczenia. Cały czas musicie o tym pamiętać, ponieważ jeżeli nie czujecie się na siłach, to lepiej podejść do danej mapki 2, 3, 4 razy. Natomiast jest tutaj, jako że to jest mroczny sektor i jest większa szansa na zdobycie surowców, mamy większą szansę na zdobycie tych neurot szybciej. Natomiast im więcej czasu spędzimy na danej mapce, tym ta szansa jest automatycznie większa, prawda? Bo kolejne fale prowadzą do kolejnych przeciwników i im więcej tych przeciwników zabijemy, tym większa jest szansa na to, że w końcu gdzieś te neurody nam dropną. Nie zniechęcajcie się, ponieważ lepszych miejsc do dropienia neurod praktycznie nie jesteście w stanie sobie znaleźć. Ja oczywiście robię tylko to, żeby wam pokazać, żeby podsunąć wam kilka tipów na ten temat, żebyście zdawali sobie jakoś taką sprawę, że możecie się osłonić od przeciwników. No te akurat neurody nam nie dropnęły, natomiast znowu dostaliśmy sporo kredytów oraz sporo zagadników czy plastydów. Ostatnią rzeczą, jaka jest bardzo rzadka do znalezienia, natomiast bardzo by się przydała, jest na Jowiszu i tylko i wyłącznie na Jowiszu możemy dostać czujniki neuronowe. W tym celu wybieram sobie akurat ja, bo posiadam maga. Może to być zwykły mag, może to być prime, to nie ma najmniejszego znaczenia. Obrażenia magnetyczne po prostu bardzo się nam tutaj przydadzą. Tak jak broń laserowa albo szybkostrzelna jakakolwiek broń, ze względu na to, że szybko będzie zdejmować tarczę przeciwnikom. Wybieramy sobie Jowisz i od razu, nie tak jak w innych przypadkach, gdzie wybieraliśmy sobie mroczne sektory, w
W tym przypadku wybieramy sobie IO. Jest to zwyczajna obrona korpus. Stajemy sobie w miejscu, gonimy kapsuły, przeciwnicy przychodzą do nas. Tak naprawdę nigdy nie zdarzyło mi się jeszcze, żebym do 20 minuty nie miał dwóch czujników neuronowych. Do 20 minuty, do 20 fali, zależy jak to szybko czyścicie. Nigdy jeszcze mi się to nie zdarzyło. Także jest bardzo duża szansa na to, że i wam się nigdy nie zdarzy. Natomiast jeżeli nie dropnie wam to raz, drugi, czyli to nie macie się co przejmować, ponieważ jest ta szansa bardzo duża na to, że te czujniki neuronowe wam w końcu dropną. Dlaczego wybieram maga? Ponieważ po pierwsze ma on obrażenia magnetyczne, a po drugie ze względu na swoje umiejętności pod dwójką niszczy osłony przeciwnikom i zadaje im obrażenia procentowo większe, zależnie od tego, ilu osłon przeciwników pozbawiliśmy, tak? Więc czekamy sobie na niego, na przeciwników. Dodatkowo mamy możliwość dobrania sobie Greedy Pula, modu, który, dzięki któremu mag przyciąga przedmioty do siebie, które upadły na ziemię po pokonaniu przeciwnika. Włączamy sobie dwójkę, widzimy, że przeciwnicy popadali jak muchy. I znowu dwójeczkę co jakiś czas. Mamy oczywiście, co się dało. O, widzicie? Dwa czujniki neuronowe od razu zdobyte bez najmniejszego problemu. Ale ledwo weszliśmy do gry. Oznaczamy to naszym sojusznikom. Gdzie to jest jakoś tak w powietrzu? Nie? Nie? O, jest. Dobra, udało się. I w kółko używamy naszych zdolności, żeby pokonać przeciwników. Co jakiś czas tylko biegamy, by uzupełnić naszą manę. Czy używamy kapsli, czy szukamy do gry Trinity, która będzie nam odnawiać tą manę, czy Nekrosa. Dzięki temu, że pokonujemy dużą ilość przeciwników, to Nekros jest nam w stanie odnowić całkiem sporą ilość many z martwych przeciwników. Mag jest tak bardzo wydajny na tej mapce, że praktycznie nie potrzebujemy nawet drużyny, jeżeli mamy już jakieś doświadczenie w tej grze, to spokojnie damy sobie radę do tej 20 minuty dotrwać sami. Natomiast jeżeli nawet nie dajemy sobie rady, to widzicie, że mi te czujniki neuronowe dropnęły jeszcze przed piątą falą. Tutaj akurat nie bardzo jest wam co poradzić. Robimy sobie maga, który ma dosyć duży zasięg, żeby ci przeciwnicy do nas nie doszli w ogóle. Natomiast jeżeli mamy problem i nie możemy sobie, czy mamy mały zasięg, czy może mało modów, które powiększają nam zasięg, przeciwnicy muszą dojść w zasięg tych wszystkich kontenerów. Zatem spokojnie możemy sobie potrenować parkura tylko w celu dostania się tutaj. Jak widzicie, to znika cholerstwo, więc musimy sobie jakoś tak kamerę zmienić. Dzięki czemu przy modach o podstawowym zasięgu jesteśmy w stanie, przy samym rozciągnięciu, jesteśmy w stanie złapać zasięg dokładnie stąd tych wszystkich przeciwników. Wyłapać sobie swoimi zdolnościami. Co nam akurat bardzo jest w stanie, ale to bardzo ułatwić grę i pomóc. Znowu nie zostaje dłużej, ponieważ dropnęliśmy to, co chcieliśmy, wychodzimy z gry, ponieważ dla wysokopoziomowych postaci nie ma tutaj doświadczenia w żaden sposób. Jak widzicie, udało nam się trafić dwa czujniki neuronowe. Oczywiście na tamtej mapce mogliście użyć jakiegokolwiek Warframe'a, natomiast ja idę na łatwiznę, żeby jak najszybciej pokazać wam, co można tutaj zrobić. Jak widzicie, na wraku jeszcze możemy sobie dropnąć zarówno Neurody, jak i Ogniwa Orokin, natomiast jest z tym trudność ze względu na to, że potrzebujecie raz zrobionych kluczy, możecie ich mieć jakąś ograniczoną ilość, wcześniej nie macie do nich dostępu i tak dalej, i tak dalej. Pamiętajcie o tym, żeby sprawdzać sobie, na jakiej planecie dropi konkretny przedmiot. Ponieważ, jak widzicie, na Uranie możemy zdobyć Gal,
Na pustce możemy zdobyć kryształy argonowe, polimer na Merkurym i tak dalej, i tak dalej. Często gracze nie sprawdzają tego, zwyczajnie klikając na mapkę, po prawej stronie od razu macie opisane, co wam jest możliwe tutaj akurat do zdobycia. Dobra. Pamiętajcie o jednej bardzo ważnej rzeczy już tak na sam koniec. Najważniejsze jest to, że kiedy farmicie sobie jakieś konkretne rzeczy, czy to komponenty, czy to kredyty, pamiętajcie o tym, żeby cały czas mieć oczy i uszy tak jakby otwarte, żebyście nie zostali na mapce sami, bo czasami oni wychodzą w ostatniej chwili. Bądźcie zdecydowani, róbcie na niskich poziomach, jeżeli jeszcze nie dysponujecie wyekspionym Warframe'em, róbcie do 5, do 10 fali i uciekajcie od razu. Ewentualnie, jeżeli team naprawdę jest dobry, nie padają ci wasi sojusznicy, wtedy możecie sobie zostać tam czy do 20, czy do 4, czy jak to tam się liczy. Chodzi nam oczywiście o rotację C najczęściej, ponieważ wtedy dostajemy pełną ilość wszystkich nagród. Cóż, jeżeli macie jakiekolwiek pytania, wpiszcie je w komentarzach pod filmikiem. Mam nadzieję, że film wam się podobał i do czegoś przydał. Do zobaczenia w Warframe już wkrótce. Cześć! Mam nadzieję, że film wam się podobał i do czegoś przydał. Do zobaczenia w Warframe już wkrótce. Cześć!